Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021 z serii kooperacji, tutaj z kierowcą Haubica, ze mną na kanale. Witam, dzień dobry, dzisiaj spróbujemy dojechać. Dokładnie, odczarować zespół Ferrari, który jest poniżej Haasa, niestety, na dzień dzisiejszy. I na 5 wyścigów obydwoje kierowcy dojechali łącznie jeden. Niestety. Azerbejdżan dobrze się zapowiadał, Kanada też. Czuło jak wyszło. Ale dzisiaj jest Francja, więc może się w końcu udać. Tu jest się ciężko rozwalić, więc o tyle plus, nie? A który bierzesz, ten mój czy twój? Nie, na swoim jechałem teraz. Znaczy, mówię, one się, wiesz, Haubice dużo nie różnią. Detale, drobniutkie. Nie bardzo mające wpływ. Tak, z ciekawości, jaki bierzesz? Na pewno twój jest lepszy na softy. To na pewno mogę powiedzieć. Ale tu trzeba wziąć medy. Jechałeś nim na medach, czy nie? Swoim na medach jechałem. Moim. Nie, twoim nie. To powiem tobie, że na medach się jeździ równie przyjemnie, co na softach. Na hardach mi się też, wszystko mi się równie jeździ na nim. To włącz, no i się wyciszam już. Jedziemy. Powodzenia. Powodzonka. Ojej, będę 13 dopiero. A jak tam u ciebie? Nie wiem, fioletów nie widziałem po drodze, więc zaraz zobaczymy. O kurde, przy sobie jesteśmy. Lando Norris z fastest lapem. No dobra, ale zobacz, no wiesz, to my na medach. Dlatego. My byśmy byli około pole position. Są świetne informacje. W sensie, no bo to jest plus minus sekunda, nie? Różnica między medami a softami. Boże, wszyscy na softach. W sensie, okay. No w teorii to jest 80, ale wiesz jak to jest tak naprawdę z tymi medami a softami. To jest więcej, nie? Ja jestem zadowolony, patrząc na jakich oponach jesteśmy. Nie, no sekundka w porządku. To jest tolerowane, no. To jest dobre. Ferrari lubi to. Nie? Dobra, no dojedźmy tam. Może i przegrałem z Sebastianem. Ale już jestem dumny, pierwszy raz z tego. Dobra, nagroda uznania jest. Zobaczymy. Ja niestety sobie wziąłem w sumie ciężkiego rywala, bo Vettel to łatwy rywal. No. Jest. Pierwsza dziesiątka, nie? No. Nie wiem, ja musiałem coś kliknąć chyba, bo tak nawet nie zauważyłem, że wybieram.
Ono jeszcze na mnie narzeka. Emma, to niech sama pojedzie w tym bolidzie. No ten mój też narzeka. Powinno być, że na medach to jest ekstra wynik, nie? Ale McLaren naprawdę super idzie McLarenowi. Zakwalifikowali się na drugim i trzecim miejscu w Kanadzie. No. Teraz są 1-2. Naprawdę brawo dla McLarena, nie? Bo mają 86 punktów. Mhm. I obydwoje są 44 Ricardo, 42 Norris. No, bliżutko. Ładnie idą. Bottas też tam ładnie idzie. No. Trzeci, pierwszy, szósty. Dobra, już się wyciszać? Już się wyciszać, nie? Mhm. It's a great day for racing here at Le Castellet, and the drivers are making their final preparations on the grid. Let's hope for a thrilling contest then, here at the French Grand Prix. Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long Mistral Strait are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the Chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. And it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming? When you're lining up on the grid. From the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position. And P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas and Perez, Tsunoda, Vettel, Stroll and Pierre Gasly, Ocon, Fernando Alonso, the engineer, Bird, Raikkonen, Giovinazzi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin, Russell and Nicholas Latifi. Jak tam strategia? Now, it's almost time for lights out. Zaraz zobaczymy. Let's go down to the track. Jaką proponuję tobie, o. Mi proponuję medy hardy, dokładnie. To jest dużo mądrzejsze. Ruszamy? Już go paliwo ustawię jeszcze. Ja daję 28 równa, ty? No to też dam. Równiutko, dobra. Dobra, nie skopmy tego. Jest pierwszy dobry wyścig. Powodzonka. Powodzenia. Ale ładnie mi strzeliłeś. No nie! Co z tego? Dobra, ale żyje. Uszkodziłeś cię? Nie, nawet ten opony w miarę spoko. Czyś był za zimne opony? Szkoda, bo start był spoko. No właśnie, wystrzeliłeś... Mega ładnie. Nie atakuje właśnie Sebastian i Fernando Alonso, ale udało mi się obronić. Ale widzę, że ty tak dużo nie stracisz jakoś. W sensie nie jesteś jakoś mega daleko. No 5 i 6 mam do Latifiego, no zobaczymy. Chociaż są też na medach, nie? Myślałem, że ten. A właśnie, start na ja się dziwię, co ten Vettel taki szybki. Co ja tego Vettela mam takie problemy, żeby utrzymać za sobą.
A tu się okazuje, że on właśnie jedzie na softach. No nie mogę normalnie tego zakrętu zrobić. Znowu mnie chciało wyrzucić. Tutaj walczę, żeby być w DRS-ie za gasni. Muszę palić, niestety. Dobra, 4 sekundy jeszcze. Ten silniczek to tak ledwo dyszy chyba. Wiesz co, to jest kwestia medów. Tak? Tak mi się właśnie zdawało. Vettel mnie jakby... W momencie, w którym ja i tak paliłem, Vettel nie miał większego problemu, żeby mnie wyprzedzić. I musiał później zmusić go do odpuszczenia w zakręcie, tym szybkim w prawo. Norris ładnie ciśnie na softach, nie? Nie no, w ogóle McLaren tutaj szaleje. No ale jakoś tak nie oddalają się zbyt mocno, na szczęście. Nie było, gdyby tak szalał sobie z Ricardo. Za tym Gastim, ale on musi strola i tak do... No, no tak, bo oni przecież mają DRS, a mówię, co on mi tak odjeżdża na tej prostej. A soft... Nie no, medy mają. Nie, i tak silnik Williamsa, w sensie Mercedesa, nie? To już nawet to, że jesteś za Latifim. Silnik Mercedesa już tyle może dać. Czekać po prostu, oszczędzać te opony, aż i te softy się zajadą, nie? No. Chyba najmądrzejsze. Ty jesteś niecałe 10 sekund za mną, pomimo spina. Okej. Okay. Ale to dopiero początek. Jeszcze możesz mnie nawet... Nie, zimne przejść. Opony, no niestety, no to ma bardzo duże znaczenie. Zapomniałem spojrzeć. Bardziej bym uważał. Okrążenie formujące by się przydało. No, dokładnie. No, ale... Oj, ale Vettel teraz ładnie. Vettel nie bez problemu wyprzedza. Chyba, że... Ładnie się teraz mega obroniłem. On jechał jakieś 30 na godzinę szybciej ode mnie i początkowo wyprzedzał mnie bez problemu. Więc tam zjechałem jak najbardziej na tą jego lewą stronę, żeby to było bezpieczne. I go tam zostawiłem tak jakby. I on tam musiał odpuścić, bo ja zjechałem na optymalną linię.
smooth. Good job. Tsunoda nas tu blokuje. A dokładniej mówiąc, Pereza, Strolla, Gasly'ego i mnie. Fetela w sumie. Bo Fetel jest za mną. Jeszcze blisko. A i kontakt ze Strollem. A cały? Cały jestem na szczęście, bo to był, nie był jakiś taki mocny kontakt. Teraz muszę gonić Tsunodę. Vettel, z teammate z Dastona walczą. O co, kto może jechać za potężny Ferrari? I na razie tą walkę wygrywa Sebastian. Teraz mam taką mocną średniawę, bo muszę się utrzymać za Perezem w DRS-ie. No, Mazepin. Już się nauczyłem z nimi walczyć. Powiadasz? Tak. Odbijam, jak mnie chcą skasować. Podobnie, nie? Ale trzeba ogólnie się do nich zachować podobnie, jak oni do nas, nie? Green flag. Przymierzam się do ataku na Sergio Pereza. O, to nieźle. Daniel Ricciardo. Ja walczę na tyłach. Wiesz co, mi się bardzo podoba to, że Ricciardo jest out of the race. Prawdopodobnie mu nie dokręcili oporu. Coś tam takiego. Bo zobacz, jak on się wycofał chwilę po boksie. Dosłownie... Nawet jednego sektora nie przejechał. Dobra, Mazepin poza DRS-em. Od Schumachera muszę dojść. Mogę powiedzieć jedną rzecz bardzo dużą. Czy co? Prowadzę w wyścigu o Grand Prix Francji. Prowadzę. Tak? Prowadzę. No to dawaj. Ja jestem blisko dziesiątki, to już jest minimum. Zresztą, bo teraz pit stopy są przecież. Tak. Te hardy to będzie męczarnia, więc...
całe hardy to będzie męczarnia, więc ja wolę trochę pojechać dłużej na softach, nie? P1 jest za mną ponad 10 sekund. P1. P1 jest w ogóle jeszcze za tobą, Norris, nie? Tak. No ale softy założą. Drugie. Ale im dłużej go przytrzymasz, tym lepiej dla mnie. Bo ja mam... Tak, tylko on, słuchaj, idzie ostro. Ja mam 5 sekund przewagi nad drugim Alonso. Jestem chyba za daleko od Schumachera, żeby wygrać z Norrisem. Powiedzieć coś tobie? Nie, weźmie mnie teraz. Norris, ile tam tracisz do Raikkonena? Nie, Norris mnie wyprzedza, to w ogóle nie ma szans. O czym mówić. Ale chwilę stracisz, byłeś tam, ile byłeś do Raikkonena traciłeś? O Jezu, nie pamiętam. Dobra, ja go wykorzystam, bo on ten... Mało, dużo... Nie wiem, bo wiesz, jak ja jadę, to się skupiam, żeby się nie ten, żeby nie popełnić teraz błędu, dobra. Nie patrzę na rzeczy, które by mnie mogły rozpraszać. A właśnie tam ktoś jakiś czas sobie bardzo dobrze blokuje, widzę. Znaczy, przede mną jest Schumacher, do którego właśnie się zbliża Norris. A Mazepin blokuje całą tą, i Russell zresztą też. Właśnie widzę. To będzie ciężki orzech do zgryzienia tam z tyłu. Który jedziesz? Teraz 8. Ale już jestem blisko Schumachera. Dobra, dojedźmy to, bo to dopiero 9 kółko, także spokojnie. Z naszymi możliwościami jeszcze wiele się może wydarzyć. Różnie jest. 3 okrążenia. Schumacher się mu tak nie daje zbyt łatwo. Teraz dopiero. Mi już silnik spalinowy ogólnie się zużył trochę. Ty, jak oni walczą, normalnie Schumacher to się nie daje. Dużo tracą na walce? No dużo, bo wiesz, znaczy najwięcej to Norris, tak? Bo Schumacherowi to akurat jest w to mi graj, że ten. Zaraz z tego po prostu będzie jakieś kaszalotki, o, już się ten biją. No na takim zakręcie wyprzedzać naprawdę, ja bym się nie odważył. Na którym? Na tym takim długim w prawo? Tym szybkim takim, co wiesz, jak nie masz opon, to w prawo lecisz, no. Dobra, Schumacher, i to jest twoja chwila, przykro mi bardzo, szanuję cię, człowieku. Powiem tobie, tam się fajnie wyprzedza. Jezus, no nie, słuchaj, ja mam z tym Schumacherem po prostu już dosyć. Znowu to samo zrobił. Wyspinował ciebie? Tak. Jak do tego doszło? No po prostu wyprzedziłem go. Perez się o ciebie rozwalił? Tak. A masz podłogę? Nie, no skrzydła nie mam. Ale ten safety car tobie podratował, musisz i tak przyznać już, nie? Czy ja muszę i tak zjechać się naprawić? Nie no, co jest z tym Schumacherem? Kurczę, no przecież to jest jakieś po prostu ustawienie nie wiadomo jakie. No boli mnie trochę. Wyprzedziłem go na czysto, naprawdę na czysto go wyprzedziłem. Nie robiłem żadnych dive bombów. Dajwować w zakrętach. Właśnie, wiesz co, na takie agresywne... Nie no, będę go tylko na prostej musiał brać po prostu, inaczej się nie da. Wiesz co, ja szczerze na agresywne, bo ty jeżdżę agresywnie w tej grze, bo inaczej się dla mnie nie dobra, da. Dobra, zobaczymy co oni proponują. Ja tobie proponuję już hardy, no ja zjeżdżam na hardy przykładowo. I co, 17 na hardach? Próbujemy. Oczywiście. A może jak najbardziej jeszcze jak? Right, come in at the end of this lap. Cyk, cyk, bum, cyk, cyk. Ja już miałem 50% na tych medach. Mi się mega dobrze jechało na medach. No mi też naprawdę bardzo blisko byłem, no ale dobra, no. Norris nie zjeżdża, to właśnie, to jest... Czemu oni mi skrzydło wymieniają? A on jest na softach. Co jest? Cześć, że oni mi skrzydło wymieniają? Pomimo tego, że nie miałem go uszkodzonego, mi się zdaje? Ja pierdzielę, mi się tak dobrze jechał z uszkodzonym skrzydłem. Przez to skrzydło. Ojku, naprawdę. Dobra, Hamilton na hardach.
Wyjechałem na P8. Nie muszę już zjeżdżać. Nie, no to wiesz, to co mam powiedzieć, no. Byłem już naprawdę bardzo blisko. Schumacherem to trzeba na spokojnie. Nie, no drugi wyścig praktycznie załatwił mnie Schumacher i to w taki sam sposób. I po prostu nagle wiesz, i to dziwne, bo walczyłem w ten sam sposób z innymi kierowcami i nie wywalało mnie na zewnątrz. Mazespin mógł jeszcze coś podobnego robić. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Dobra, Mazepin na softach. Słucham? Co? Event słuchaj, bo jakbyś miał do wyboru teraz hardy albo softy, softy, no to hardy są lepsze chyba, nie? Słuchaj, zawsze można w końcówce softy sobie założyć, jak będzie trzeba. Powiem tak. Jeżeli będzie wystarczająca przewaga. Oczywiście. Aha, jeszcze boczne sekcje mam uszkodzone, spoko. Serio? Serio. Ale jakie dokładnie? Nie wiem, powiedział, że boczne sekcje uszkodzone, więc zaraz zobaczymy, czym to się objawia. Wyprzedzaj mnie, Stroll, dziękuję. Ja będę musiał teraz na te boty uważać. Ja się ich teraz będę mega bał. Nie, no to jest jakaś tragedia po prostu, powiem ci tak. Już nie ma tego? Safety? O, żeś. No, jest, jest. Jest jeszcze? Jest. Dobra. Byłby komunikat przecież. Okej. Dobra, i od nowa zabawa. 2%. Dobrze zachowane hardy mi się zdaje, nie? Będzie no. Nowe skrzydełko. W ogóle właśnie chyba jednak w tym kontakcie, co mówiłem wcześniej, musiałem sobie jakoś minimalnie skrzydło już. Najboli mnie w sumie to. Że ja tam nic, no nic nie czułem, a straciłem przez to... No to tak jest, wiesz, muśniesz tylko i od razu. A oni to wymieniają, oni teraz chyba w tej edycji już każde skrzydło wymieniają. Ale prawie poleciałem, dogrzewając opony. Zrobiłbym tego, a Rosława z Singapuru 19. Wiesz, o co chodzi, czy niezbyt? Nie, nie widziałem tej akcji. Zrobił wężykowanie na niedogrzanych hardach w Singapurze. Można się domyśleć, jak to się skończyło. Ja sobie teraz też na niedogrzanych hardach postanowiłem zrobić też wężykowanie. No ja mam w miarę, no, aczkolwiek już zaczyna mi się chłodzić prawa strona dosyć mocno. O, prawa strona. Natomiast jadę na końcu, więc mogę to wykorzystać. Oj, zimniutkie są. No jedźcie, jedź Hamilton. Straciłem 3 albo 4 pozycje, bo wyspinowałem na safety carze. Próbowałem sobie mocno dobrzeć. Nie, za dużo tego paliwa. Tutaj trzeba chyba naprawdę iść na ten. Ja tak oszczędzam to paliwo. Ja... Oszczędzałeś paliwo? Znaczy po prostu jadę, wiesz, no i samo się oszczędza. Tak jako z oponami. Myślę, że tak powiem, nie staram mocno oszczędzać. Jestem tak naprawdę w sumie drugi. To przez mój tak głupi błąd, ale to tak głupi.
zaliczony, więc już może będzie tylko lepiej. Trzeba liczyć na to, nie? O Boże, z tą podłogą to ja nie mogę w ten zakręt dać w ogóle. Wyprzedziłem Luisa. Dobrze. On jeszcze w akcie złości próbował mi uszkodzić podwozie. Ale chyba sam się uszkodził. Ty? Czy ktoś nie. inny? Russell chyba. Ty? Nie, Russell? Na szczęście. Green flag. Green flag. We're racing again. Dominacji nas tu blokuje. Fun fact, Giovinazzi jest na hardach i jest wirtualnym liderem dzięki temu. Ale go porobiłem teraz ładnie. Powiedzieć tobie, co zrobiłem teraz? Czekaj, bo... No, mów, mów. Dobra. Udawałem, że chcę go z lewej zdaje bombować, nie? Gdy on już mi dał wystarczająco miejsca, to dosłownie ze 100 metrów przed zakrętem skręciłem w prawo. I go bez najmniejszego problemu wyprzedziłem. Ci, którzy teraz zjeżdżają z tych softów, są też w sumie w dobrej sytuacji, bo mogą już medy zarzucić. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Rekord w pierwszym sektorze na hardach zrobiłem. No. Dobrze, dobrze. Ja się męczę, końcówka. Drugim jadę o pół sekundy lepiej od mojego najlepszego czasu po drugim sektorze. Ja mam przed sobą trzech. Latifi nas blokuje. Nie wiem, muszę coś z tym zrobić, bo... Robiłem czas 1.32.3. Pojechałem ponad sekundę lepiej od mojego aktualnego, najlepszego. Boże, naprawdę walka z tymi hasami to jest jakiś hardcore. Po prostu. Nie wiem, co mi uszkodził, ale coś mi uszkodził. Na zespin tym razem? Tak. Teraz zobaczę. Nie no, chyba wszystko mam w porządku, oprócz tej podłogi oczywiście. Ja już wypaliłem dużo airsu, muszę oszczędzać. W sumie trzymam się na czwartym miejscu, przede mną jeszcze nie zjechali. Boże, jak mi wyrzuca przez tą podłogę. Ale Gasly, powiem tobie, mega mocno blokuje. Ma zużyte... Jechanie za nim to jest istna katorga. Wiesz, za mną jest Norris, Boże, jak to się stało? Bo on jeszcze musiał zjechać, bo on miał softy przecież. Aha.
to ja Batifiego nie mogę dogonić, nieźle. Jestem już trzeci. Alonso jest zjechał, jestem drugi. Gonimy Tsunodę w tym czasie. No niby chcieli, żebym ja zjechał, ale chyba nie będę zjeżdżał. Nie opłaca się, bo muszę mieć ten punkcik dzisiaj. Dobra, masz Norris. Jestem dziewiąty. Norrisa puściłem, do Latifiego się zbliżam. Tak zostawimy. Zrobiłem rekord w pierwszym sektorze. Co to jest? Na 23% hardach zrobiłem rekord ogólny w pierwszym sektorze. Nie no, ja mam duże kłopoty teraz. Jeszcze Verstappena mam. Nie no, i Bottasa też, no to nieźle. Im dłużej tak przytrzymasz, tym lepiej dla mnie. Z Hamiltonem tak naprawdę, bo Tsunoda nie wytrzyma jeszcze 10 okrążeń na medach. Bo już ma jest użyte. P1. P1 again. I już oficjalny P1. Mogę być jak Leclerc. Albo bohaterem. Spinowałem, ale wróciłem przed Hamem. No ja walczę z Verstappenem, aczkolwiek to będzie chyba szybka walka. Jednostronna. Joj, Hamilton mnie wyprzedza. Nie, nie mam szans z Verstappenem. Okay, keep on him. He might make a mistake. Ja walczyłem z Hamiltonem na żyletki była walka już normalnie. Norris nas goni. No i. Ale w ogóle cud, że ja miałem 5 sekund przewagi nad nim. Ja wyspinowałem i ja zdążyłem wrócić przed nim jeszcze. I się wybronić mając przegrzane opony. I nie mając airsu. Z wyjściem mega słabym, no co jest w ogóle piękne, w sensie no wyprzedził mnie na chwilę. Ale od razu go wyprzedziłem na tych zakrętach. Top 10 now, keep it up. Norris, który jest blokowany przez obydwie Alfy z Romeo, jedzie podobnym tempem do mnie i Hamiltona. Ja się boję pomyśleć, co on zaraz będzie robił. Nie, ja to walczę o przetrwanie po prostu, to jest koszmar. Nie trzyma mi się auto w ogóle na zakrętach. Hamilton mnie teraz. Nie jestem w stanie wyjść dobrze z zakrętu. Znowu wybroniłem się w tym samym zakręcie przed Hamiltonem. Długo tak nie wytrzymam, to jest najgorsze. Jeszcze Norris, jak Norris dojdzie na tych swoich medach, to oj. Gap to car in front is 2.5 seconds. Normalnie zaczynam tryhardować w tym
wyścigu. Którą masz pozycję? 9. Czyli jest szansa, że w końcu Ferrarka zapunktuje. No, zobaczymy, bo mam Vettela i Strolla jeszcze za sobą. Vettela dosyć blisko. Vettel może ciebie mocno atakować, a Stroll jak ciebie wyprzedzi, to będzie ciężko go wyprzedzić. Nie, to tylko pokazuje, jak ciężko się jedzie bez podłogi. Tu, gdzie miałem nad nimi bardzo dużą przewagę, właśnie niestety tracę teraz. No i Norris przedarł przez barierę Giovinazzi. Verstappen już jest 5. A ty tam, który jesteś 8? 10, ale to się za chwilę zmieni. To, dobra. Jeszcze szansa, że może Latifiego dogonię na koniec. Jestem w sumie jego blisko. Cały czas. Myślisz, że jest szansa na P7 gdzieś? U mnie? Nie. No? Nie. Nie, bo ja mam ten, samych medowców w tyłu. Mówię, nie mogę skręcać w zakrętach. To jest największy problem. Jeszcze punkt, ten gdzieś nadrabiałem. Sukces, nie? Słucham? Punkt to już będzie sukces. Nie, no przełamanie chociaż, no mówię. Jeszcze do Latifiego się zbliżam, więc może jest szansa. Mówię, mam Strolla, Tsunodę za sobą. Ciekawe właśnie, wiem, że się powtórzę, ale ciekawy mnie w sumie nawet, czy skończy tak jak Leclerc w ostatnim w Wielkiej Brytanii, czy skończy ze zwycięstwem. Bo martwi mnie to, że teraz mam... A jeszcze jest Raikkonen po drodze. Stroll mnie właśnie wyprzedził. Mało nie zabił na dohamowaniu. Tsunoda i Alonso jeszcze, Boże. Stroll jest taki niebezpieczny też. Dla pewności teraz mówię. A nie jest tak parzący jak Schumacher, przynajmniej dla mnie. Naprawdę. Coś musieli wprowadzić, że Schumacher to Schumacher, słuchaj. Nie ma zespin kasował, jak sobie jeździłem. Ważne, że mogę zasuwać tymi oponami. Przecież do ej, ale jakby... Czekaj, który... Tam
jesteś, bo jak ja bym teraz jechał po soft, to mówię, bym gdzieś koło ciebie wyjechał, nie? Mhm. There's 5 laps of fuel remaining. 23 okrążenie na 27. Boże, ja nie mogę skręcać po prostu. Normalnie rzuca mi po całym torze. A teraz jesteś 11, 10, jak tam? 11. Tsunoda mnie zaraz weźmie. Czyli... jest jeszcze szansa, że mam, mówię, Raikkonena i Latifiego przed sobą, ale co się zbliża, to na tych zakrętach jest słabo. Nie widzę, że tam zyskujesz do nich, jak tam patrzę. No nie wiem. Giovinazzi jest piąty. Gap to teammate ahead is 21.5. Na hardach? Na hardach. A tam jeszcze Raikkonen tam tobie pomaga, widzę. Tak. 4 okrążenia. Dobra, ci się leją. Trzeba czekać na tej prostej. Masz dużo ersu? Nie mam, ale mówię, ja tu mówię, jeszcze ten zakręt jest taki, że ja w niego nie jestem w stanie wejść. Jak będziesz w miarę blisko... Oj, co nada mi wyprzedza właśnie. Kogoś? Bo... nie no, to co robią te boty, to jest naprawdę, to się nadaje. Uszkodzili ciebie znowu? Nie wiem. Sonoda jak tylko się znalazł przede mną, od razu zajechał mi drogę i z boku miałem Alonso, więc nie za bardzo mogłem odbijać, jeśli mnie wyprzedził. Pojechałem 62 tysięczne gorzej od mojego fastest lapa. No to nieźle. Na już 50% z przodu w tych hardach. To już nie są przelewki te hardy. Poprawiłem się ponad 1/10 w pierwszym. Jadę po swojego fastest lapa. No to dawaj. A co robię? No. To jeszcze jeden punkcik wpadnie. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Więc mi tu jeszcze nie mów, bo prawie mówi, jak to mówiłeś, wyspinowałem. Ale ładnie dowaliłem na 60% hardach, nie? No. To szybko ci zeżarło. 62,56, a z tyłu 42,40. Nie no, to mam trochę mniejsze zużycie.
nie? Też ogólnie ja używam mocno opony. Znam niektórych padowców, którzy mają nawet podobne zużycie do mnie. A na padzie to jest ciężkie, żeby mieć takie jak kiera. Mogę ostatnie okrążenie z te przejechać spokojniej, bo mam 5 sekund przewagi. Teraz rozpocznę ostatnie okrążenie. Zacząłem. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap. Final lap of the race. Która pozycja? 13. Która? 13. I tak cud, słuchaj, z tymi uszkodzeniami, że ja jadę. Cię trzymam w miarę za Alonso. Przejechałem pierwsze dwa sektory. Już się ciężko jedzie w tym szybkim. W prawo. Po tej prostej. Już mnie tam normalnie wywozi. Zaraz wygram. Może jeszcze tego Fernando. Nie, co ty, nie mówię. Ja na zakrętach tracę, bo nie mam podłogi. I skrzydła z przodu. Piłam. Piłam. W końcu. So. Another excellent win from Ferrari. I no to pierwszy raz w tym sezonie ma powody do tego, nie? No, dokładnie. It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Bije mi 23 level, o kurde. Ile pojechałem szybciej? Pojechałem o 0,3 szybciej od Lando Norrisa. No. Awansowałem na 9 miejsce po jednym wyścigu, a Ferrari jest 5. Tak jest.
teraz czekać na Austrię. Austria może być ciekawa, nie? Znaczy co, Wielka Brytania czy Austria? Austria teraz. Oczywiście mnie musi dręczyć po wygranej. How do you feel seeing your teammate up on the podium? There are rumors that you're looking for a contract with another team. Is there any truth to that? Jakie pytanie. Co tam u ciebie? Pytają się o kontrakt z Mercedesem. No, trzy wyścigi, żeby Russella pokonać. No, zobaczymy. 20-9 w razie. Co? Bo nie usłyszałem, bo mi przerwało. Mówię, że trzy wyścigi jeszcze, żeby tego pokonać, Russella. Mamy prawie 2700 punktów. No. Trzeba na coś to wydać. Ja preferuję... Co by tu można... Struktura skorupy, ja bym szczerze ulepszył. Na pewno strukturę skorupy. Poszło. Co o tym sądzisz? No już zrobione także. Co jeszcze? Może... Dobra, 859. To może górna klapa tylnego spoilera za 1500 niecałe. No na to to nam nie styknie. By trzeba a było. Ile mamy? Bo mi pokazuje 600. Nie, 859. To nie, nie styknie, no. I możemy w końcu podzespoły sobie wymienić. Ja sobie teraz wymienię wszystkie silniki spalinowe, wszystkie te takie, które mi się przydadzą. Skrzynie biegów już chyba można. Dobra, silnik, tak. Ta, zamów sobie skrzynię biegów, normalną i treningową. Co, jednostki też? Wszystkie wymieniasz? Nie, nie wszystkie, te, po których mam więcej niż 50. Aha. To mogę wrócić? Nie, no mogę wrócić, dobra. Akumulatory, turbo, sprężarka. Dobra, skrzynia biegów mówisz. Zrobiłem coś takiego a la Kasksen. Tego, co się da. Nie no, ładny, ładny. Ten, co jest dzisiaj w sklepie. Dobra. Okej. Zrobione. W tym jednym wyścigu. Dobra, i Austria następna. Jeżeli wygram jeszcze jeden wyścig, to będę już szósty w generalce. No, nie, no to wiesz, można skoczyć jeszcze. Mi się podoba takie przełamanie. No. P5
Dobra. Pierwszy dojechany wyścig i zwycięstwo. Najważniejsze. Właśnie. Dobra, robię stopa. Archiv.